Nowe zadanie kulinarne. Caroline wszystkim pokaże. Co ona robi? Jeden ruch. Tak to jest być klasową królewną. Patrzy się, ucz. Spróbuję. Wow! Twardziel zauważył Rosie. Hej, to tak nie działa. A teraz spadaj. Co za pech. Ale nerd. Kujonka w akademiku? O nie. Nie w takim stroju. Ale ubaw. Nie ma szans. W przeciwieństwie do królowej szkoły. O nie. Uwaga. Ale cios. Będą siniaki. Nie zadzieraj z drużyną rugby. Lecz koleżanka jest cała i gotowa, by zaprosić Rosie na imprezę. Boże, to pokój tortur? Przyprowadzili nerda na rzeź? O nie! Rosie czeka na test. I to trudny. Hej, to konkurs kulinarny. Czy nerd zostanie fruit ninją? Rzucaj. Kolejny. Prosto w cel. Umyj mandarynkę. Pokrój kiwi, jabłko i truskawki. Zrób kulki z ananasa i włóż owoce do miski ze skórki. Wsyp owoce granatu. I udekoruj kremem. Gotowe. Wow! Rosie się udało. Nieźle jak na pierwszy raz. Nic dziwnego, staruszek dużo trenował. Oto ona. Ścieżka samuraja. Najważniejsze to znaleźć dobrego mistrza. I nie dostać jabłkiem w oko. Niespodzianka. Pa, pa. Koniec czasu, nerdzie. A to po co? Połóż kolorowe ciasto na talerz. Pokryj kremem i ozdób owocami. Powtarzaj kilka razy. To prawdziwa wieża naleśnikowa. Owin deser folią. I polej kremem czekoladowym. Jeszcze trochę błyskotek. I już. Rozpakowujemy deser. Ale śliczny. A zadanie tak łatwe. Lub niekoniecznie. Czekoladowy wulkan się wściekł. W nogi. Zanim wszystko zaleje. O Boże. Nic nie powstrzyma tego potwora. Rosie uczuli się na czekoladę. On powstrzyma wulkan. Uderz. Smacznego, ludzie. Wszystko pod kontrolą. Tak, idealnie. Rosie odniosła huczny sukces. Czas sprawdzić lodówkę. Ciekawi, jak kujony przechowują żarcie? Czego innego spodziewać się po nerdzie? To koszmar. Czas pokazać klasę. Witamy w najfajniejszej lodówce na świecie. Voilà! Półki pełne drogich marek. A to szklanka od prezydenta. Samorządu szkolnego. Wow, aż kusi by ich dotknąć. Jabłko. Te owoce są chronione. Dobrze, że są w posiadaniu koleżanki Rosie. Wow, wyszło niezręcznie. Nowe zadanie dla nerda. Dawaj, Rosie. Pranki nie czekają. Trzeba rozproszyć profesora i mieć czas ułożyć plan. Już! Możesz skończyć. To będzie nietypowy napój. Smacznej herbatki. Fu, ale śmierdzi. Aż dusi. Rosie wrzuciła śmierdzący kwiat zamiast herbaty. To atak gazowy. Nawet odświeżacz tu nie pomoże. Ale głupi prank. Lee jest mega fajny, ale Caroline wie, jak z nim gadać.
Patrz i się ucz, Rosie. Zmieszaj wodę z cukrem i syropem i zagotuj. Dodaj barwnik jadalny i zanurz jabłka w kolorowym karmelu. Jeszcze trochę błyskotek. Słodkie jabłka na patyczku gotowe. Hej, Supermanie, może deser? Pyszne, ale za ostre. Ale epicki prank. Biegiem na ratunek. Czemu nerdy są tak głupie? Powinna przynieść trochę wody. Rosie jest niereformowalna. Nasz nerd chyba coś odkrył. Może przyznać jej Nagrodę Nobla? Z takimi wzorami można zbudować rakietę. Lecz kujonka ma inne plany. Eureka! Rosie znalazła wzór na idealną kanapkę. Trzeba obliczyć kąt nachylenia kiełbasy. Jak z biżuterią. Teraz tylko obmyślić, jak gryźć chleb. No nie! Caroline zrujnowała 3 lata pracy. Bycie mądrym to udręka. Jedzenie kiełbasy bez obliczeń jest okropne. Wow! Twardziel, serio? Zarywa do tego prostaka? Rosie pójdzie na randkę. Kto by się tego spodziewał? O nie! Głupi nerd boi się randek. Czas z nią pogadać. Rany. Fajna dziewczyna zrobi wszystko, by dostać, co chce. Auć. Nic nie jest niemożliwe dla kujonki. Nie ukryjesz się przed Caroline. Randka nie zaczeka. Nerdy są uparte. Ta lekcja nie była zbyt dobra. Czas się wynosić. Przestań wkuwać te lekcje. Randki są fajniejsze. Zdecyduj się. Lee okazał się być taki słodki. Plan twardzielki się powiódł. Super. Co to za ludzie? O, to fajna dziewczyna. Nowe zadanie od akademika? To nie może być prawda. Czy jest o co się martwić? Nie tylko to się dzieje na terenie uczelni. Caroline wie, jak pokazać kelnerowi, kto tu jest mamą. To zupa z robalami. Ohydne. Ale co prawda, to prawda. To kuchnia eksperymentalna. Ohyda. Mamy też bułki z niespodzianką. Jakaś impreza larw? Chodźmy stąd. Kelner przebił Caroline. Jego prank był znacznie fajniejszy. Zwycięzcą konkursu są... chłopaki! To porażka. Lecz kujonka ma plan. Jakby nie było, nagroda jest dziwna. Teraz coś się stanie. Auć! To nie puchar, to część deseru. O nie! Nagroda zniszczona. Kujonka świetnie ich sprankowała. To czyn godny akademika kulinarnego. Czas zaprosić tam Rosie. W imię naleśników. To prawdziwa dedykacja. Super! Ale fajne miejsce. Nawet tu trzeba być fajnym.